No i dotarliśmy w końcu do Kielc. Najlepsza knajpa w mieście, Tabu. Gorąco wam polecam. Odlotowe drinki i najlepsze piwo. Ja nie próbowałem, bo oczywiście jestem sportowcem i pełna abstynencja. I nie sugerujcie się też tym, że piłkarzy spotykamy w lokalu gastronomicznym. Takie jest życie. No ale standardowo. Ostatnia nadzieja białych. Najbardziej napakowany chyba piłkarz w Lidze Polskiej. Przeglądzik sportowy. Maciej Korzyn, witamy serdecznie. Siemaneczko wszystkim. Witamy was serdecznie, zobaczcie. Obowiązkowa lektura na pierwszą stronę. Nie, o Koronie bardzo mało. Szukaliśmy o Koronie, ale chłopaki mówią, że są lekko dyskredytowani. Jesteśmy gdzieś, to zaraz się pokażę, czekam. O jest jakoś ta... Pod telewizorem, mówią, pod reklamą. Słuchaj, zaczniemy od tego, czego musimy. Pokaż nogę. Jeszcze spuknięta, bo mam dwie śrubki w nodze. Ale we wtorek wyciągam, także będę troszkę lżejszy i opuchy za nam, mam nadzieję, zejdzie. Słuchajcie, kolega urwał mu nogę. Większość z was z pewnością widziała. Było to kilka tygodni temu. Ja spodziewałem się, że przyjedzie chłop karetką na noszach, na kulach, a okazało się, że chodzi, daje sobie radę. Słuchaj, w tak młodym wieku ogromne doświadczenie. Wszyscy mówią, szkółka Chelsea, wielki kontrakt z Legią. Jesteś w Kielcach, to chyba tylko przystanek, powiedz szczerze. Szczerze to pamiętam, no nie przystanek, a raczej zadomowiłem się tu bardzo i jest mi tutaj dobrze, dobrze się czuję. Także wydaje mi się, że wolałbym tutaj zostać, nie wiem, gdzieś jeszcze grać. Bo czuję się dobrze, że dobrze z kibicami, rodzinie się ma i dobrze mieszka, także to jest najważniejsze. Okej, ale miałeś dobry sezon, nie strzelałeś nigdy tyle, ile w ostatnim sezonie, więc w większości ludziom wydawało się, dobra, może nie kadra, ale jakiś dół Bundesligi, albo może druga liga angielska, lukratywny kontrakt w Rosji. Nie mów, że nie chciałbyś wyjechać, bo nie uwierzę. Nie, to nie mówię, że na pewno człowiek chciał spróbować swoich siłki za granicą, ale wiadomo, potrzebny jest do tego dobry moment. Akurat taki mi się przytrafił, ale no nic, no, pokrzywało mi się to kontuzja, być może byłaby jakaś fajna propozycja, żeby gdzieś tam skorzystać, zobaczyć, jak to wygląda życie za granicą. Stało się trochę inaczej. Cieszę się z tego, że jestem w Kielcach, rehabilituję się i chcę jak najszybciej wrócić na boisko. Słuchaj, musimy porozmawiać chwilę o sporcie, później przejdziemy na trochę prywaty i pierdoły. Kiedy będziemy mogli Cię zobaczyć na boiskach Ekstraklasy? Kiedy Ty to planujesz? Wiesz, jak to jest, no akurat przy kontuzji to nie ma za bardzo planu, bo to wszystko pokazuje życie, na co Cię może, jak to się mówi inaczej, to wytniesz i tak. Nie, no, nie możesz zakładać czegoś, jak masz kontuzję, bo wiadomo, że wyciągną mi na przykład śruby i się okaże, że coś jest źle zrośnięte, nie wiem, co na przykład będzie, tak? Także żyję sobie z dnia na dzień i każdy kolejny poranek czeka mi nowe wyzwanie, bo idę na trening i z dnia na dzień czuję, że jest jakaś tam poprawa w ruchliwości stawu, że lepiej mi się chodzi. No także ciężki trening ułatwia mi chodzenie, o tak powiem. Słuchaj, znam kilku piłkarzy tej trochę starszej daty, ty jesteś młodym chłopakiem, ale nie oszukujmy się, sylwetką nie przypominasz piłkarza. Naoglądałeś się czegoś, czy zakochałeś się po prostu w siłowni? Nie, ale wydaje mi się, że aż nie jestem jakiś taki napakowany koks, tak? Wiadomo, że jakoś tam ciało wzmacniam, żeby mieć siłę gdzieś tam do zostawiania się na boisku, ale jakoś tam nie jestem maniakiem Bogu jak w siłowni. Ale masz świadomość tego, że wyróżniasz się na boiskach Ekstraklasy, no bo rzadko który napastnik wbiega między stoperów i chłopaki się odbijają jak od ściany, a w twoim przypadku bardzo często tak jest. No nie wiem, no bazuje trochę też na tej grze siłowej, gdzie wiadomo, że mi jako napastnikowi siła jest potrzebna, bo jak mam dwóch wysokich stoperów, to wiadomo, że czeka mnie, jak to się mówi, mega walka na boisku, także jakoś trzeba swoje ciało wzmacniać i mu pomagać. Okej, to wiemy jedno, siłownia na pewno na plus. Powiedz mi szczerze, kończy się sezon piłkarski, sporty uzupełniające, nie wiem, robisz cokolwiek? Teraz nie robiłem, bo już siedziałem... Tak, teraz urwało mi nogę. Gdzieś tam jakiś tenis, squash, to tak bardziej na lajcie, nie, bo wiadomo, gdzieś trzeba się poruszać, a znowu tej piłki to czasami człowiek już ma po same uszy, dlatego warto jakiś pójść w inny sport. Interesujesz się jakimiś innymi dyscyplinami, piłką ręczną? No, jesteś z Kielc, nie możemy uciec od tego tematu. Chłopcy zajęli trzecie miejsce w Lidze Mistrzów, wielki sukces, nie wiem, siatkówką? Gratulacje dla chłopaków, wiadomo, kawał dobrej roboty wykonali, ale byłem może dwa razy na meczu ręcznym. Nie kręci mnie jakoś tak bardzo, ale byłem raz na Lidze Mistrzów z Atletico Madryt, super mecz, fajny był. A tak to... Siatkówka nie. Trening swój, mecz swój i
za bardzo się sportem nie interesuje. O, to jest dobre podejście. Człowiek musi czasami odpoczywać. Słuchaj, ja uwielbiam tatuaże. Wielu sportowców je ma. Ja nie lubię. Sam mam. Ja nie lubię. Zobaczcie na to, gość mówi, ja nie lubię i nie wiem, nie zdjął koszulki. Możesz nam chwilę o tym opowiedzieć? Coś, konkretne symbole. Widzę Jana Pawła, widzę krzyżyk. Ogólnie no co, no mam jakieś tam zawsze swoje banie, nie mam takiego czegoś, że nie wiem, idę do studia tatuaży i mówię, zrób mi pan smoka, tak? Albo naklejkę z turbo. Coś mam na ciele, zawsze coś, co jest gdzieś w mojej głowie, coś, o czym mam mi coś przypominać, także wszystko jest przemyślane i każdy tatuaż coś dla mnie znaczy. Planujesz, nie wiem, dokończyć drugą rękę, nogi? Mam termin już wyznaczony. Naprawdę? Gdzie będziesz się mazał? Na której części ciała? Na prawej ręce. Chcę sobie zrobić na taki tatuaż troszeczkę patriotyczny o naszym kraju. Także. No super, idealna sprawa. Nie możemy uciec również od tematu rodziny. Jesteś młodym chłopakiem, ale w każdych wywiadach właśnie opowiadasz, mówisz. Trudno mi to jakoś nazwać, ale ogromnym wsparciem dla ciebie jest twoja rodzina. Szczególnie w takim momencie jak kontuzja. No to na pewno, bo ogólnie rodzina jest dla mnie najważniejsza i co mogę powiedzieć? Wiadomo, no, przytrafiłem się na ciężka, nie ciężka kontuzja. Wiadomo, miałem wsparcie całej rodzinki. Jest to fajne, bo wiadomo, też mam dwójkę dzieci, mam żonkę i mam dla kogo, jak to się mówi, grać w piłkę. I to co zrobić? Najgorszy jest moment, jak jesteś ojcem, a masz dwie kule pod rękami i nie możesz się z dziećmi pobawić i cokolwiek zrobić, bo no, jest ciężko, tak? Chciałbyś, żeby twoje dzieciaki związały się ze sportem? No na pewno, no, wiesz, wolę, żeby dziecko, nie wiem, córa poszła na jakieś tańce, nie tańce, nie siedziała przed komputerem i chipsami się zajadała, tak? Jasne. I to samo z synem, dlatego na pewno gdzieś będę chciał ich wychować, ale nie za siłę, bo jeśli się nie odnajdzie gdzieś w jakimś danym sporcie, to nie będę stał przy nim. Bardzo fajne zasady, mi się to podoba. Jesteś taki zero-jedynkowy. Coś jest albo dobre, albo złe i jasno o tym mówisz. Taki byłeś od zawsze, czy sport cię tego nauczył? Całe zasady takie zawsze od A do Z, profesjonalne podejście, trening. Dupa zbita. Super, kurczę, fajnie. Ja tobie życzę tylko zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Zdrowia, dobrego kontraktu w jakimś ciepłym kraju, żeby żonka i dzieciaki były zadowolone. Dzieciaki to trzeba się pokazać na wakacje, tak? To wiadomo, że trzeba. Chciałbym spróbować siły za granicę, ale nie zna siły, o tak. No i tak zostawmy. Zdrowia i wyjazdu za granicę. Dokładnie. Dzięki. Dziękuję, Kowalczyk, z Farcikiem.